Nieważne ile razy upadniesz, ważne ile razy się podniesiesz. Jednak masz tą siłę ciągle, Dawid. No tak, siłę mam, bo po prostu kocham grać w piłkę. Jest to moje całe życie i akurat to przysłowie do mnie idealnie pasuje. No, nieważne ile razy upadłem, ważne, że się podnoszę, wstaję, układam swoje życie na nowo. Po raz kolejny ktoś ci podał rękę, a Marcin Pitera, ludzie z Raciborowic, jak ci tu jest? To jest tylko klasa, ale z ogromnymi ambicjami, perspektywami i fajnym planem. Tak jest. Dostałem po raz kolejny szansę, ale ta szansa polega na obopólnej jakby wymianie, tak? Że ja dostaję szansę, ale też muszę coś oddać w zamian. I rzeczywiście tutaj dostałem świetne warunki i do mieszkania, do treningu. Pan Marcin Pitera pomógł mi tutaj się zaadoptować, zaaklimatyzować w drużynie. Też i w Bolesławcu, w Raciborowicach. Jest naprawdę świetnie. Wszystko mi się tutaj podoba. Jest naprawdę świetna atmosfera i w pracy, i w klubie. Uważam, że tutaj, że to, że jest tutaj klasa A, to wcale nie, to tak nie wygląda, bo warunki, jakie tu panują, są naprawdę nawet ekstraklasowe. Dziękuję ci bardzo, Dawid, i powodzenia. Dziękuję. Trzymaj się. No na pewno niewątpliwie jest to postać, która mentalnie na pewno też chłopakom w dużej mierze pomoże. Na pewno wiele będą mogli się od niego nauczyć. Ci młodzi będą na pewno się też wpatrywać w jego umiejętności, które będzie pokazywał na treningu. Natomiast ja oczekuję przede wszystkim tego, że jak najszybciej wróci do takiej swojej, bym powiedział, motorycznej sprawności i nam bardzo pomoże na boisku z tego tytułu, bo jest to no, piłkarz na tyle doświadczony, z takim potencjałem, że nie trzeba tego nikomu udowadniać. Dawid Janczyk, pięciokrotny reprezentant Polski, enfant terrible polskiego futbolu, tyle zdolny, co niesforny. Znowu odnalazł się dla piłki. Myślę, że możemy zawdzięczać tym oto dwóm dżentelmenom, którzy stoją razem ze mną tutaj na boisku w Raciborowicach. Dyrektor sportowy GKS-u, pan Łukasz Lisiowski. Witam serdecznie, panie Łukaszu. Witam serdecznie. Oraz Sebastian Szabłowski, człowiek odpowiedzialny za social media GKS-u. No i myślę, że taki spiritus movens, spiritus to jest nieprzypadkowe, spiritus movens sprowadzenia Dawida Janczyka do GKS-u. Faktycznie tak było, nawiązaliśmy kontakt telefoniczny w grudniu, natomiast rozmowy trwały od października. No, jak każdy kibic piłkarski w tym kraju, oczywiście wiem, jaką rolę w piłce nożnej jakby tutaj Dawid odegrał. Do tego mam swoje prywatne doświadczenia, trudne swoje prywatne doświadczenia od ponad 20 lat. Żyję na trzeźwo, borykałem się z podobnymi problemami jak Dawid, stąd jakby no, taka z mojej strony inicjatywa tu w kierunku pana prezesa Pitery, że jeżeli zapewnimy jakby ten sportowy aspekt, to ja postaram się pomóc tutaj korzystać. Od strony ludzkiej, mentalnej, przypilnować Dawida, mówiąc krótko. Dokładnie tak. Nie kierunkować. Dokładnie. Nie chciałbym się tutaj czuć jego tatą, ale powiedzmy starszym bratem z doświadczeniami. Gdzieś po drodze mocno się zaprzyjaźniliśmy i jestem dobrej myśli. Uważam, że zakończymy to jakby sukcesem sportowym, o którym powie Łukasz. Natomiast moim sukcesem Dawida będzie ten ważniejszy mecz, czyli chcemy wygrać życie, dokładnie tak. Śledziłem karierę zawodnika Dawid Janczyk, jednego z największych talentów swego czasu europejskiej piłki, można powiedzieć, bo po Mistrzostwach Świata w 2007 roku był uznawany ten zawodnik za jeden z najlepszych napastników tutaj, jeżeli chodzi o młodego pokolenia w piłce nożnej. No co mogę powiedzieć na ten moment? Na ten moment mogę w samych superlatywach wyrazić się na temat zawodnika, na temat tutaj przede wszystkim jako człowieka. Jest to pokorny człowiek, widać, że ma jakieś cele, chce tutaj dążyć do tego, przede wszystkim tak jak tutaj powiedział mój poprzednik, tak jak powiedział Sebastian, dąży do wygrania najważniejszej walki, jaką jest życie. A jak będzie tutaj? No my nie naciskamy. Ja tutaj bym chciał przede wszystkim, żeby wyprostował swoje, tak jak tutaj powiedziałem, życie, a później pokazał oczywiście tą wartość dodatnią na boisku i udokumentował to strzeleniem bramek, czy przede wszystkim dobrą postawą na boisku.
Szanowni Państwo, zapraszam do mieszkania, w którym zamieszka Dawid Jańczyk. Wchodzimy. Piękny przedpokój, wejście. Mamy tutaj haczyki, że tak powiem, szafeczkę, gdzie można wszystko powiesić, spokojnie usiąść, ubrać buty. Przejdźmy dalej. Ładny w zabudowie aneks kuchenny. Piekarnik, mikrofala, to co jest dosyć istotne. Żeby nie musiał się za bardzo Dawid przemęczać, zmywarkę mu oczywiście też dorzuciliśmy. Płyta indukcyjna, okap. No i oczywiście to, co jest mega istotne, drodzy Państwo. Mamy tutaj pojemniczki, mamy nadzieję, że Dawid będzie zdyscyplinowany i będzie segregował. Przejdźmy, oczywiście jeszcze nie zostało to mieszkanie umeblowane, ale to jest kwestia kilku dni, jak Dawid zda ten egzamin i pozostanie przez jakiś tam okres, który ustaliliśmy sobie, trzeźwy. Ładnie mu tu zabudujemy narożnikiem, stawimy stół, krzesełka. Telewizję kablową będzie miał podłączoną, żeby mógł analizować swoje błędy na boisku oraz swoje strzelone gole, ale jak również będzie miał ładny widok, gdzie możemy sobie spokojnie otworzyć drzwi i zobaczyć widok na piękne zielone tereny. Myślę, że to naprawdę pozwoli mu się zrelaksować po ciężkich treningach i przede wszystkim to, co jest ważne, drodzy Państwo, spokój. Tutaj jest spokój. To nie jest miasto, to jest mała miejscowość Okmiany przy autostradzie A4. Na pewno to ma, da mu to duży komfort psychiczny. Przejdźmy dalej. Mieszkanie jest o powierzchni około 70 metrów, drodzy Państwo. Piękny salon połączony z aneksem kuchennym. Przejdźmy do mniejszego pokoju. W mniejszym pokoju, moi drodzy, mamy szafę w zabudowie. Również zostanie ten pokój umeblowany. Przejdźmy do przyszłej sypialni, w której będzie odpoczywał nasz gwiazdor GKS-u Raciborowice. Stawimy tutaj duże łoże, żeby mógł się dobrze wysypać. Również nasz wykonawca wykonał dla nas szafy w zabudowie. Nasza koleżanka, dekoratorka również ładnie to wszystko ustroiła, dobrała kolory i tak dalej. Dawidzie, wszystko w Twoich rękach.